Pytanie zadaje pan poseł Krzysztof Gadowski. Bardzo proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, no nadeszła zima, panie ministrze. Jesień minęła, zima nadeszła, Polskę dotykają mrozy, raz mocniejsze, raz słabsze, a my jesteśmy zasypywani informacjami, że ponad 20 firm, spółek Skarbu Państwa, dużej części elektrowni, elektrociepłowni, jak i ciepłowni, nie mają zabezpieczonych ustawowych zapasów. Mówimy o dużych elektrowniach, bo mówimy o elektrowni Opole, mówimy o elektrowni Dolna Odra i na Śląsku o elektrowni Rybnik. Po raz pierwszy w tym zestawieniu pojawiła się elektrownia Kozienice. Elektrociepłownie, te same problemy. W większości dotyczą to również tych samych spółek energetycznych. No ja już mówię o ciepłowniach, które, nie wspominam o ciepłowniach, które są mniejsze i które też się upominają o ten węgiel. Okazuje się, że nawet Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie w tej sprawie pisze do ministra, że brak zapasów, co się dzieje i prosi o wsparcie. Jak widzimy, panie ministrze, no do zabezpieczenia tego węgla oczywiście w dużej części jest zobligowana Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Jeśli tego węgla nie ma w elektrowniach, jeśli tego węgla nie ma na składach węglowych, no to takie zapasy były zawsze reagowane i przygotowywane przez spółkę Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Co z tym węglem, panie ministrze? Jakie kary do tej pory zapłaciły prezesowi URE te spółki, które nie zabezpieczyły środków? Gdzie ten węgiel? Co jest przyczyną braku zapasów ustawowych? Ja już nie mówię o innych, tylko tych ustawowych, tych minimalnych, które mają nam zabezpieczyć bezpieczeństwo energetyczne Polski. Takowych nie mamy, a cały czas mówimy, że bronimy tego węgla mamy na lata. Chciałem się zapytać, ile tego węgla jest zabezpieczonych przez Rządową Agencję Rezerw Materiałowych, gdzie on jest, czy on jest na magazynach centralnych, czy mamy gdzieś na Śląsku, czy w innych rejonach Polski. Dochodzą również do nas głosy o reglamentowaniu sprzedaży węgla do odbiorców indywidualnych. Co jest powodem tej reglamentacji węgla dla odbiorców indywidualnych? Ja już nie wspominam o cenach, które mocno szybują również dla odbiorców indywidualnych. Dziękuję bardzo, a przecież, już kończę, a przecież budżet państwa cały czas wspiera tą branżę i cały czas przekazujemy środki na zabezpieczenie działalności spółek węglowych. Dziękuję bardzo, panie pośle. I bardzo proszę sekretarza stanu w ministerstwie, podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pana Piotra Pyzika. Bardzo proszę, panie ministrze. Pani marszałek, Wysoka Izbo, szanowni panowie posłowie. Zapasy węgla kamiennego, brunatnego oraz oleju opałowego w przedsiębiorstwach energetycznych gromadzone są na podstawie rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych. Zapasy węgla w przedsiębiorstwach energetycznych na bieżąco są monitorowane w tym z urzędu przez prezesa URE. W przedmiotowych raportach, które dostajemy i które gdzieś od początku października mniej więcej pokazują, że w pojedynczych przypadkach mamy do czynienia z odchyleniami od zapasów tych obowiązkowych. Na dzień 13 grudnia, to są dane, które mam najświeższe, powiedzmy, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to te najniższe zapasy w stosunku do wymaganych wolumenów mają miejsce, są odnotowane w elektrowniach Opole, Rybnik, Dolna Odra, Kozienice i Ostrołęka. W związku z sygnalizowanymi przez podmioty z sektora elektroenergetycznego związanymi z utrzymaniem zapasów węgla na wymaganym poziomie, strona rządowa podjęła działania mające na celu identyfikację przyczyn niższych zapasów węgla kamiennego. Teraz przedstawię przyczyny braku węgla energetycznego w dwóch przestrzeniach. Tej, od której pan poseł był uprzejmy skończyć, tej komunalno-bytowej, a potem tej zawodowej. Od początku jesieni obserwujemy bardzo wysoki popyt na węgiel energetyczny, głównie
Główne przyczyny tego stanu to jeden. Ostatnia zima, która była chłodniejsza i dłuższa niż we wcześniejszych latach, wpłynęło to na decyzje klientów w zakresie robienia większych zapasów węgla na aktualny sezon grzewczy 2021-2022. Drugi powód. Z danych posiadanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych wynika, że importerzy sprowadzili mniej węgla niż w latach poprzednich. Import węgla energetycznego w okresie styczeń-wrzesień 2021 był niższy od 0,6 miliona ton w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, czyli 2020. Najmniejszy import węgla energetycznego można zauważyć w trzecim kwartale bieżącego roku, kiedy to tradycyjnie robione są zapasy na zimę. W tym kwartale do kraju zaimportowano 2,34 miliona ton węgla energetycznego, podczas gdy w roku ubiegłym w trzecim kwartale zaimportowano 3,46 miliona ton. Oznacza to, że do Polski wjechało mniej o 1,12 miliona ton niż rok wcześniej w analogicznym okresie. Co jest najbardziej odczuwalne przez podmioty zaopatrujące się do tej pory w importowany węgiel. Są to sytuacje nie do przewidzenia, ponieważ nie są znane plany prywatnych podmiotów chcących importować. Podnoszone zarzuty przez przedsiębiorstwa ciepłownicze, inne podmioty wykorzystujące węgiel energetyczny, ten miały, o braku dostępnego węgla pochodzą zasadniczo od podmiotów, które swoje potrzeby surowcowe w części lub całości zaspokajały węglem importowanym, co przy jego obecnej niskiej dostępności i wysokich cenach stawia je w bardzo trudnej sytuacji. Polskie spółki górnicze mogą zrealizować ich zapotrzebowanie w drugiej kolejności po podmiotach, z którymi posiadają zawarte umowy wieloletnie gwarantujące pewność ceny i dostaw. Wpływ na ograniczone wydobycie węgla w Polsce ma także wprowadzona w Europie polityka klimatyczna, tak zwana dekarbonizacja. Ilość węgla, która może zostać skierowana dla osób, które opalają swoje domy węglem, jest pochodną całej produkcji węgla. Co do kwestii dotyczących braków na rynku energetyki zawodowej, to wśród przyczyn niższych zapasów węgla w stosunku do wolumenu wymaganego rozporządzeniem należy wskazać bardzo wysoki poziom wykorzystania bloków węglowych przez operatorów sieci przesyłowych. W konsekwencji zwiększenie produkcji energii elektrycznej w stosunku do planowanej produkcji w przeliczeniu rok do roku. Zwiększona produkcja energii elektrycznej ze źródeł węglowych, a co za tym idzie znacznie większe zużycie węgla wynika między innymi z aktualnych cen gazu oraz niskiej generacji odnawialnych źródeł energii w 2021 roku. Należy wskazać, że wysokość zapasów minimalnych ustalana na podstawie wielkości historycznych, to jest produkcji z lat ubiegłych, co nie przystaje do bieżącej sytuacji, na przykład w elektrowni Rybnik, gdzie wykonywany jest plan 230% produkcji. Od lipca 2021 roku nastąpił gwałtowny wzrost cen gazu, który spowodował, że wytwarzanie energii z węgla jest tańsze niż wytwarzanie z gazu. Drożejące od lipca 2021 roku, bieżącego roku, gaz ziemny i węgiel kamienny w wyniku najniższych od lat rezerw w zachodnioeuropejskich magazynach gazu i rosnącego zapotrzebowania na węgiel kamienny wywołanego zamknięciem znacznej liczby kopalń na świecie, a także niższa wietrzność w Europie spowodowały, że ceny energii w Europie w drugiej połowie 2021 roku wzrosły do poziomu nienotowanego od wielu lat. Dodatkowo od lipca ustał import energii ze względu na wysokie ceny właśnie, który jeszcze w zeszłym roku pokrywał 10% krajowego zapotrzebowania. Od początku drugiej połowy roku Polska stała się eksporterem energii elektrycznej. Polska zaczęła eksportować energię do krajów sąsiadujących pomimo najważniejszych w historii cen energii elektrycznej od naszych rynków. I tu jeszcze ostatnie zdanie. Produkcja energii w 2021 roku w stosunku do 2020 wzrosła w elektrowniach węglowych
o 31%. To są dane z przedziału styczeń-październik, a względem 2019 roku nastąpił wzrost o 17%. Myślę, że pozostałe kwestie wyjdą przy kolejnych pytaniach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. I bardzo proszę o zadanie drugiego pytania pana posła Tomasza Nowaka. Bardzo proszę, panie pośle. Panie ministrze, Wysoki Sejmie, mamy problem. Problem z tym, że spodziewaliśmy się, że dramatyczna sytuacja w energetyce będzie w 2025. Mamy taki raport drogo, drożej, ciemno. A tu przyspieszenie nastąpiło już. 2022 rok może być rokiem bardzo trudnym, w którym może dojść do blackoutów wynikających też z tego, że wiele spółek energetycznych nie ma zabezpieczenia w węgiel, natomiast indywidualni odbiorcy może być im zimno, bo są odsyłani na 2-3-miesięczne oczekiwanie. Panie ministrze, co wynika, dlaczego Agencja Rezerw Strategicznych wyzbyła się tych zapasów? Dlaczego w Centralnym Magazynie Węgla w Wielkopolsce nie ma węgla? Dlaczego kary, które się stosuje, są nieadekwatne w tej chwili do tego, że do zużycia wyprzedaży tego węgla? Nie ma zabezpieczenia dla elektrowni. Jaka skala eksportu jest, proszę powiedzieć? Jak eksportujemy węgiel? Jak dużo? Jak eksportujemy? A skąd z kolei importujemy, chociaż ten import, wiadomo, jest w tej chwili bardzo, bardzo niski. Transformacja to jest coś, co nas czeka i obawiam się, że niestety, jeśli będzie ona robiona w ten sposób, że zejście, tak jak dzisiaj będziemy obradować nad ustawą, która ogranicza w tej chwili, likwiduje kopalnie, zejście z tymi kopalniami, dziękuję, a nie zabezpieczenie innych źródeł w sposób dziękuję łagodny, bardzo, może doprowadzić do tragedii energetycznej w kraju. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, panie ministrze, o odpowiedź na pytanie. Pani marszałek, Wysoka Izbo, szanowny panie pośle, bardzo dziękuję za te pytania. Przepraszam, bardzo dziękuję za te pytania, zwłaszcza te ostatnie, bo to jest nasza wspólna troska o to, co się nazywa bezpieczeństwem energetycznym kraju. Ale po kolei. Właściwie drugiego czy trzeciego dnia urzędowania spotkałem się z problemem transportu węgla z kopalń do elektrowni. Ten problem wzrastał, powiedzmy, przez jakiś tydzień i cały, pięć dni, powiedzmy, pierwszy weekend. Potem powołałem zespół, który monitoruje całe to zjawisko. To znaczy, my monitorujemy dzienne wydobycie węgla, monitorujemy dzienne przekazywanie węgla z kopalni do różnych, powiedzmy, zakładów energetycznych, do różnych elektrowni i również monitorujemy transport kolejowy na każdym, jak może przesada, etapie, ale mówię o tych odcinkach z konkretnej kopalni do konkretnej elektrowni. To jest raz, to jest kolejna rzecz. Następna rzecz to jest sprawa taka, że również monitorujemy te zapasy. Nie ma, tak jak powiedziałem, tragedii. Jesteśmy jakby, monitorujemy sytuację i ona się wydaje się być bezpieczna. Natomiast prawda jest taka, że tu wychodzą pewne kwestie, które niestety są konsekwencjami pewnych decyzji, nie boję się powiedzieć, politycznych, bo żeby rozwiązać problem, który mamy dzisiaj, najprościej produkować więcej węgla. To z kolei jest niezgodne z polityką dekarbonizacyjną i tymi wszystkimi kwestiami, o których zresztą, jak mówiliśmy na zespole transformacji, jak i wczoraj na komisji, które moja osoba negocjuje w Komisji Europejskiej, to byłoby pewnie pewnego rodzaju zaprzeczenie tych działań. A musimy uważać tutaj, jakby to powiedzieć, na obydwie strony. W wyniku tych działań, które MAP podjął, tak jak powiedziałem, wydaje się, że sytuacja jest pod kontrolą i nie powinno być tu problemów. Inna kwestia jest w przestrzeni wydolności europejskiego systemu energetycznego, który może spotkać się z mniejszym lub większym krachem, który może mieć wpływ na import naszej energii, znaczy importowanie energii w sytuacji, w której będziemy jej potrzebowali, dlatego że wpłynie to oczywiście na cenę tego prądu. No i konsekwencja tego będzie taka, że okej, dostaniemy nadwyżkę jakiegoś prądu od kogoś, ale będziemy mogli kupić, ale za wyższą cenę i tu też trzeba się z tym liczyć. Pragnę jeszcze zauważyć taką rzecz, że na dzień dzisiejszy dzięki działaniom
w tej przestrzeni węglowo-energetycznej prowadzimy taką politykę, państwo polskie prowadzi taką politykę, dzięki której mimo drastycznego wzrostu tych cen w Europie i na świecie, jednak nie odbija się to tak proporcjonalnie na kieszeni przeciętnego obywatela i na tym nam zależy, dlatego że bezpieczeństwo energetyczne ja osobiście rozumiem nie tylko w przestrzeni zabezpieczenia tej energii, ale również ceny, która będzie dostępna dla każdego obywatela i nie dojdzie tutaj do ubóstwa. Jeśli chodzi o te kwestie dodatkowe dotyczące pana regionu, pozwoli pan, że odpowiem pisemnie już.